Witaj w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dziś przeniesiemy się do malowniczych Mazur. Nasza historia rozpoczyna się pewnego letniego wieczoru, kiedy słońce powoli zanikało za horyzontem, a wody jeziora odbijały ostatnie promienie dnia. Wioska nad jeziorem Niegocin tętniła życiem w okresie wakacyjnym. Turyści z całej Polski przybywali tu, by cieszyć się urokami natury, relaksować się nad wodą i korzystać z licznych atrakcji. Wśród nich była Laura Celent, młoda nauczycielka z Warszawy. Kobieta zmęczona miejskim zgiełkiem postanowiła spędzić kilka tygodni na Mazurach, szukając spokoju i wytchnienia. Niestety były to jej ostatnie wakacje w życiu. Czy ktoś miał motyw, aby ją zamordować? Jak spędziła swoje ostatnie chwile? Dowiesz się tego z dzisiejszego odcinka. Mamy przyjemność gościć się na naszym kanale, gdzie świat słów uzupełnia werbalna opera zbrodni. Cieszymy się, że stajesz się częścią naszej społeczności. Jesteś tu mile widziany. Podcast Kryminalia to dzieło dwóch osób, Kuby i Sebastiana z podcastu Pan od Kryminału, którzy wspólnie układają puzzle kryminalnych zagadek. Prosimy Cię o łapkę w górę oraz komentarz dla zasięgu. A teraz pozwól, że opowiemy Ci historię, która nie wydarzyła się naprawdę. Mazurski koszmar. Część pierwsza. Zbrodnia. Laura Celent przybyła do małej wioski nad jeziorem Niegocin, pełna nadziei na spędzenie przyjemnych wakacji. Zatrzymała się w malowniczym domku na skraju lasu, będącym rodzinnym spadkiem po zmarłych tragicznie kilka lat temu rodzicach. Położony był on z dala od turystycznych szlaków, gdzie mogła cieszyć się bliskością natury. Pierwsze dni wypoczynku upływały jej na długich spacerach, czytaniu książek na tarasie i kąpielach w jeziorze. Pewnego poranka wyruszyła na przechadzkę wzdłuż brzegu jeziora. Powietrze było rześkie, a promienie słońca przebijały się przez gęste liście drzew. Laura podziwiała widoki i cieszyła się spokojem, którego tak bardzo brakowało jej w mieście. Z każdym krokiem czuła, jak stres i napięcie opuszczają jej ciało. W trakcie spaceru spotkała kilku miejscowych mieszkańców. Starsza kobieta, która sprzedawała świeże warzywa na lokalnym targu, opowiedziała Laurze o historii wioski, a mężczyzna w średnim wieku, który pracował jako przewodnik turystyczny, zaproponował jej wycieczkę łodzią po jeziorze. Kobieta z radością przyjęła zaproszenie, planując spędzenie następnego dnia na wodzie. Jednak to Michał Nowak zwrócił jej największą uwagę. Był cichy, unikał rozmów, a jego spojrzenie wydawało się przenikliwe. Laura zauważyła, że często przesiadywał na ławce nad jeziorem, wpatrując się w wodę. Choć jego obecność była niepokojąca, nie podejrzewała, że może on stanowić zagrożenie. Pewnego wieczoru, po całym dniu spędzonym na zwiedzaniu okolicy, Laura postanowiła odpocząć na tarasie swojego domku. Wieczór był cichy, a delikatny wiatr przynosił zapach sosnowych igieł. Laura siedziała w wiklinowym fotelu z książką w ręku, gdy usłyszała szelest w pobliskich krzakach. Zmarszczyła brwi, ale uznała, że to pewnie jakieś zwierzę, może jeż lub wiewiórka. Nie przejęła się tym zbytnio. Następnego dnia wybrała się na kolejną z rzędu poranną wędrówkę do lasu. Zaopatrzyła się w butelkę wody, mapę i aparat fotograficzny, planując uwiecznić piękno mazurskiej przyrody. Szła ścieżką, która wiodła wzdłuż jeziora, potem przez gęsty las, aż do małego, ukrytego stawu, o którym opowiadali jej miejscowi. Godziny mijały, lecz ona nie wracała. Kiedy mieszkańcy wioski zauważyli, że jej domek pozostaje pusty mimo późnego wieczoru, zaczęli się niepokoić. Najbliżsi sąsiedzi kobiety oraz osoby, które zajmowały się domem pod jej nieobecność, postanowili sprawdzić, co się dzieje. Znaleźli jej rzeczy w nieładzie, lecz po niej samej nie było śladu. Zaniepokojeni zawiadomili policję.
Komisarz Paweł Zawadzki, doświadczony funkcjonariusz, który od lat pracował w regionie, natychmiast rozpoczął śledztwo. Pierwsze kroki koncentrowały się na przeszukaniu okolicy i przepytaniu mieszkańców. Policjanci przeszukiwali las, ścieżki, a nawet brzeg jeziora. Wkrótce do akcji dołączyli także ochotnicy z wioski, którzy chcieli pomóc w odnalezieniu Laury. Każdy zakamarek był dokładnie sprawdzany. Głównym podejrzanym zamieszanym w sprawę zniknięcia kobiety był Michał Nowak. Jego dziwne zachowanie i fakt, że był najprawdopodobniej ostatnią osobą, która widziała Laurę żywą, budziły podejrzenia. Michał twierdził, że widział kobietę, gdy ta wchodziła do lasu, a potem stracił ją z oczu. Policjanci przeszukali jego dom, ale nie znaleźli żadnych bezpośrednich dowodów łączących go z zaginięciem. Komisarz Zawadzki nie odpuszczał i zdecydował się na osobiste przesłuchanie mężczyzny. Michał był zdenerwowany, jego odpowiedzi były niespójne, a czasami wręcz absurdalne. Opowiadał o tajemniczych cieniach, które widział w lesie, o odgłosach, które słyszał nocą. Choć jego zeznania były dziwne, nie dostarczały jednoznacznych dowodów na jego winę. W międzyczasie śledczy odkryli ślady prowadzące w głąb lasu. Były to odciski butów, które pasowały do obuwia Laury. Ślady te prowadziły do opuszczonej chaty, która była znana tylko miejscowym. Policjanci, mając nadzieję na znalezienie jakiegoś tropu, weszli do środka. W chacie znaleźli ślady walki, przewrócone meble i rozbite szkło. Śledczy na czele z komisarzem Zawadzkim rozpoczęli szczegółowe przeszukanie. W jednym z kątów znaleziono kawałek materiału, który mógł pochodzić z ubrania Laury. Był to co prawda jedynie niewielki jego fragment, ale mógł stanowić ważny dowód. Na dalszym etapie komisarz zlecił również przeszukanie okolicy wokół chaty, mając nadzieję, że znajdą tam więcej wskazówek. Prace trwały wiele godzin. Policjanci i ochotnicy przeszukiwali las metr po metrze. Z każdym kolejnym krokiem nadzieja na odnalezienie kobiety malała, ale nikt nie chciał się poddać. W końcu, po wielu godzinach, jeden z policjantów natrafił na coś przerażającego. W gęstym lesie, w miejscu oddalonym od ścieżek, odkryto płytki grób. Zakopane w ziemi ciało Laury Celent zostało odnalezione. Część druga. Śledztwo. Komisarz Paweł Zawadzki stał nad płytkim grobem, gdzie odkryto ciało kobiety. Pierwsze tropy naturalnie prowadziły do Michała Nowaka. Mężczyzna ten był miejscowym samotnikiem, który przyciągał uwagę swoją tajemniczością i dziwnym zachowaniem. Jego burzliwa przeszłość, kariera w wojsku, trauma po misji w Afganistanie i problemy z alkoholizmem sprawiały, że wydawał się idealnym kandydatem na sprawcę. Jednak Zawadzki nie zamierzał składać pochopnych oskarżeń bez solidnych dowodów. Policja przeszukała dom Michała. Znaleziono tam niewiele, co mogłoby wskazywać na jego winę. Kilka butelek po alkoholu, ubrania, podstawowe artykuły gospodarstwa domowego. Jednakże na jednej z półek leżał pożółkły notes, w którym Michał zapisywał swoje myśli. Znajdowały się w nim wpisy o Laurze, obserwacje jej codziennych spacerów, zachowania, a nawet drobne szczegóły dotyczące jej ubioru. Choć notes nie stanowił żadnego bezpośredniego dowodu zbrodni, ukazywał obsesję Michała na punkcie Laury. Komisarz zorganizował ponowne przesłuchanie podejrzanego w miejscowym komisariacie. Michał siedział naprzeciwko niego, wyraźnie zdenerwowany. Unikał kontaktu wzrokowego, a jego odpowiedzi na zadawane pytania były niespójne. Widziałem ją tego ranka, jak wchodziła do lasu, ale potem straciłem ją z oczu, mówił. Byłem w lesie, tak jak prawie każdego dnia, ale nie zrobiłem jej krzywdy. Zawadzki wiedział, że Michał ma trudną przeszłość. Mężczyzna często mówił o tajemniczych cieniach i odgłosach, które słyszał nocą. Choć jego zeznania były dziwne, nie wskazywały jednoznacznie na jego winę.
Podczas szczegółowego przeszukania miejsca zbrodni ekipa dochodzeniowa znalazła ślady biologiczne. Wokół ciała Laury znaleziono kilka włosów i odcisków palców. Analiza DNA wykazała zgodność śladów biologicznych na miejscu zbrodni z tymi należącymi do Michała. Skłoniło to policjantów do ponownego przeszukania jego domu. Znaleziono w nim ubrania z niewielkimi plamami krwi, których nie było wcześniej. Ów plamy po przeprowadzeniu profesjonalnej analizy okazały się być krwią Laury. Michał Nowak, który do tej pory był jedynie podejrzanym pod natłokiem zebranych dowodów, został aresztowany. Mężczyzna mimo presji konsekwentnie zaprzeczał zarzutom. Twierdził, że ktoś go wrabia. Jego zachowanie stawało się coraz bardziej chaotyczne, a jego stan psychiczny pogarszał się z każdym dniem spędzonym w areszcie. Wciąż mówił o osobach, które miały go obserwować, o tajemniczych cieniach w lesie i o dziwnych dźwiękach, które słyszał w nocy. W międzyczasie śledczy kontynuowali przesłuchania mieszkańców wioski. Większość z nich miała mieszane uczucia wobec aresztowanego. Jedni go bronili, mówiąc, że to tylko samotny, skrzywdzony przez życie człowiek, inni zaś twierdzili, że zawsze wydawał się dziwny i nieprzewidywalny. Zawsze siedział na tej ławce nad jeziorem i patrzył w wodę. Czasami mówił do siebie, powiedziała starsza kobieta sprzedająca warzywa na targu. Ale nigdy nie widziałam, żeby komuś zrobił krzywdę. Michał zawsze był trochę dziwny, ale nie sądzę, żeby był zdolny do czegoś takiego, dodał miejscowy rybak, który znał go od lat. Jest po prostu samotnym człowiekiem z problemami. W miarę postępów śledztwa Zawadzki zaczął dostrzegać pewne niespójności. Michał mimo swojego dziwnego zachowania wydawał się być szczery w swoich twierdzeniach o niewinności. Jego alibi, choć początkowo wydawało się fałszywe, zaczęło nabierać sensu, gdy kolejne dowody wskazywały na możliwość, że ktoś mógł celowo podrzucić jego ślady na miejscu zbrodni. Z tego też powodu komisarz postanowił przeprowadzić dodatkowe analizy wszystkich dowodów znalezionych na miejscu zbrodni. Jeden z techników zwrócił uwagę na nietypowy ślad, odciski butów, które nie pasowały do żadnej pary obuwia znalezionych w domu Michała. Były to ślady głębsze, co sugerowało, że osoba, która je zostawiła, była cięższa od aresztowanego. To rzuciło nowe światło na sprawę i zmusiło Zawadzkiego do rozważenia innych możliwości. Analiza telefonów komórkowych ujawniła kolejny trop. Laura ostatni raz używała swojego smartfona niedaleko miejsca, gdzie znaleziono jej ciało. Telefonu nie udało się odnaleźć, co sugerowało, że sprawca mógł go zabrać. Śledczy rozpoczęli poszukiwania sygnału telefonu Laury, mając nadzieję, że jego lokalizacja wskaże na nowego podejrzanego. Michał, będąc w areszcie, coraz bardziej załamywał się psychicznie. Z tego też powodu Zawadzki zlecił dodatkową obserwację mężczyzny, obawiając się, że może on stanowić zagrożenie dla samego siebie. Mimo dowodów, które początkowo wydawały się jednoznaczne, komisarz z każdym dniem miał coraz więcej wątpliwości. Śledztwo stawało się coraz bardziej skomplikowane, a każda nowa informacja wprowadzała więcej pytań niż odpowiedzi. W międzyczasie policjanci postanowili ponownie przesłuchać Michała Nowaka, licząc na to, że pod presją nowych dowodów uda im się uzyskać więcej informacji. Mężczyzna, choć wyraźnie załamany, konsekwentnie twierdził, że jest niewinny. Jego zeznania były pełne sprzeczności, ale w pewnym momencie przesłuchania wspomniał o zdarzeniu, które przykuło uwagę komisarza. Pamiętam, że pewnej nocy, kilka dni przed zaginięciem Laury, widziałem kogoś kręcącego się wokół jej domku. To była ciemna postać, ale nie mogłem jej rozpoznać. Zawadzki postanowił sprawdzić te informacje. Przesłuchania świadków i analiza monitoringu z okolicznych domów mogły pomóc w ustaleniu, kto jeszcze mógł być w pobliżu domku Laury w tamtym czasie. Policja przejrzała nagrania z kamer monitoringu i odkryła, że w noc, o której wspominał Michał, rzeczywiście ktoś kręcił się wokół domku Laury.
Śledczy postanowili jeszcze raz dokładnie przeanalizować życie Laury. W tym celu skontaktowano się z jej rodziną, pracodawcą, a nawet byłym narzeczonym. Okazało się, że kobieta miała konflikt z Januszem Malinowskim, lokalnym biznesmenem, który od dłuższego czasu próbował wykupić ziemię, na której znajdował się odziedziczony przez nią domek. Malinowski miał ambicje rozbudowy swojego imperium turystycznego, a działka Laury była kluczowym elementem jego planów. Gdy kobieta stanowczo odmówiła sprzedaży, mężczyzna zaczął stosować coraz bardziej agresywne metody nacisku. Po odkryciu tej informacji śledztwo zaczęło nabierać zupełnie nowego kierunku. Zawadzki zlecił swoim ludziom dokładne przeanalizowanie działalności biznesowej Malinowskiego oraz jego kontaktów. Wyniki śledztwa przyniosły zaskakujące odkrycia. Okazało się bowiem, że Malinowski miał powiązania z lokalnym światem przestępczym. Jego interesy obejmowały nie tylko legalne przedsięwzięcia turystyczne, ale również nieoficjalne transakcje, które realizował przy pomocy różnych pośredników. Zawadzki postanowił skonfrontować się z Malinowskim. Biznesmen wydawał się pewny siebie, ale komisarz zauważył w jego zachowaniu drobne oznaki nerwowości. Podczas przesłuchania mężczyzna twierdził, że nie miał żadnych powiązań ze światem przestępczym, a jego relacje z Laurą były czysto biznesowe. To prawda, chciałem kupić tę ziemię, ale Laura odmówiła. Jednak śledczy nie byli co do tego przekonani. Komisarz zlecił przeszukanie posiadłości Malinowskiego, mając nadzieję na znalezienie dowodów, które mogłyby potwierdzić jego przypuszczenia. W trakcie przeszukania jednego z magazynów należących do biznesmena, ekipa śledcza natknęła się na coś nieoczekiwanego. Za stertą starych skrzyń w jednym z zakamarków znaleziono młotek z plamami krwi. Analiza krwi potwierdziła, że była to krew Laury. Był to znaczący dowód, ale wciąż nie wyjaśniał pełnego obrazu zbrodni. Zawadzki postanowił przycisnąć Malinowskiego bardziej intensywnie podczas kolejnego przesłuchania, pokazując mu dowody znalezione w magazynie. Panie Malinowski, mamy dowody, które wskazują na pana zaangażowanie w tę sprawę. Proszę o wyjaśnienia, powiedział, pokazując zdjęcia młotka z plamami krwi. Biznesmen, początkowo pewny siebie, zaczął tracić nerwy. Jego odpowiedzi stały się mniej spójne, aż w końcu przyznał, że miał kontakt z lokalnym gangiem, który miał zastraszyć Laurę. Twierdził jednak, że nie chciał, aby sprawy posunęły się tak daleko. Chciałem tylko, żeby zrozumiała, że nie ma wyboru. Nie miałem pojęcia, że to się tak skończy. Policja zdecydowała się zatrzymać jednego z członków gangu, którego Malinowski wskazał jako wykonawcę jego poleceń. Był nim Olek Kowalski, znany w okolicy z szemranych działalności. Kowalski został zatrzymany i przesłuchany. Początkowo zaprzeczał wszelkim oskarżeniom, ale pod presją dowodów i intensywnych przesłuchań zaczął sypać. Tak, Malinowski mnie wynajął. Chciał, żebyśmy nastraszyli tę dziewczynę, żeby sprzedała ziemię, ale sprawy wymknęły się spod kontroli, przyznał. Podczas przesłuchania Olka Kowalskiego wyszło na jaw, że Malinowski regularnie wykorzystywał usługi jego gangu do różnych nielegalnych działań. Kowalski opisał, jak Malinowski zlecał im zastraszanie konkurencji, wymuszanie haraczy i likwidację niewygodnych świadków. W ten sposób biznesmen budował swoje imperium, nie zważając na konsekwencje. Kowalski przyznał również, że Malinowski nakazał im pozostawienie śladów oraz podrzucenie dowodów, które miały z Michała Nowaka uczynić głównego podejrzanego. Miał on nadzieję, że Michał ze swoją burzliwą przeszłością i specyficznym podejściem do życia będzie idealnym kozłem ofiarnym. W międzyczasie na komisariat policji zaczęły wpływać anonimowe listy. Ich analiza wskazała, że ich autorem był prawdopodobnie jeden z pracowników Malinowskiego, który z różnych powodów chciał zwrócić uwagę policji na jego działalność. Podążanie tym tropem ujawniło, że tajemniczym adresatem był Adam Kaczmarek, dawny pracownik Malinowskiego, który miał osobiste powody do zemsty na swoim byłym szefie. Kaczmarek z poczucia winy i strachu, że sam może zostać wplątany w zbrodnię, postanowił wysłać listy do policji.
Zawadzki skontaktował się z mężczyzną, który, choć wyraźnie zdenerwowany, zgodził się spotkać z komisarzem w tajemnicy. Podczas spotkania Kaczmarek przyznał, że napisał listy, aby zwrócić uwagę policji na Malinowskiego. Był świadkiem wielu nielegalnych działań swojego byłego szefa i wiedział, że jeśli nie ujawni prawdy, sam może stać się kolejną ofiarą. Pracowałem dla Malinowskiego przez lata. Zdawałem sobie sprawę, co się dzieje, ale bałem się cokolwiek powiedzieć. Kiedy dowiedziałem się o Laurze, wiedziałem, że muszę coś zrobić. Napisałem te listy, bo to była jedyna szansa, żeby ktoś w końcu zwrócił uwagę na jego działania. Zawadzki postanowił wykorzystać zeznania Kaczmarka jako kluczowy element śledztwa. Dzięki jego informacjom funkcjonariusze mogli skoncentrować swoje działania na Malinowskim i jego powiązaniach z lokalnym światem przestępczym. Kaczmarek dostarczył również dowody w postaci e-maili i dokumentów, które jednoznacznie wskazywały na zaangażowanie biznesmena w nielegalne działania. Część trzecia. Wyrok. Po wielu tygodniach intensywnych przesłuchań, zbierania dowodów i analiz, proces sądowy Janusza Malinowskiego rozpoczął się w atmosferze ogromnego zainteresowania mediów i lokalnej społeczności. Rodzina Laury, jej przyjaciele i mieszkańcy wioski oczekiwali sprawiedliwości dla zamordowanej kobiety. Prokuratura przedstawiła mocne dowody przeciwko Malinowskiemu. Oprócz zeznań członków gangu, kluczowe okazały się dowody materialne, młotek z plamami krwi Laury znaleziony w magazynie Malinowskiego oraz e-maile i dokumenty dostarczone przez Adama Kaczmarka. Prokuratorzy argumentowali, że Malinowski działał z premedytacją, chcąc zastraszyć Laurę, aby zmusić ją do sprzedaży ziemi, a gdy to nie przyniosło skutku, zlecił jej zamordowanie. Obrona biznesmena starała się podważyć wiarygodność świadków, sugerując, że członkowie gangu działali z chęci uzyskania złagodzenia własnych wyroków, a Kaczmarek z zemsty. Adwokaci Malinowskiego argumentowali, że ich klient był jedynie ofiarą spisku i że nie miał żadnego motywu, aby zabić Laurę. Twierdzili, że mężczyzna był wprawdzie zainteresowany zakupem ziemi, ale nigdy nie posunąłby się do tak drastycznych kroków. Mimo to dowody przeciwko niemu były przytłaczające. Przez kilka dni sąd wysłuchiwał zeznań świadków, analizował przedstawione dowody i przeprowadzał przesłuchania ekspertów. Rodzina Laury z ciężkim sercem słuchała szczegółów dotyczących ostatnich chwil jej życia. Ostatecznie po wielu tygodniach procesu sąd wydał wyrok. Janusz Malinowski został uznany za winnego zlecenia zabójstwa Laury Celent oraz manipulowania dowodami. Został skazany na 25 lat pozbawienia wolności. Oleg Kowalski, który przyznał się do udziału w morderstwie, otrzymał karę 20 lat pozbawienia wolności. Michał Nowak, który przez długi czas był głównym podejrzanym, został całkowicie uniewinniony. Sąd uznał, że mężczyzna padł ofiarą manipulacji i fałszywych oskarżeń. Choć był wolny, jego życie zmieniło się na zawsze. Michał, mimo oczyszczenia z zarzutów, nie był w stanie zapomnieć tego, co przeszedł. Jego życie na zawsze zostało naznaczone przez fałszywe oskarżenia i traumę, jaką wywołało aresztowanie. Z pomocą psychologów i wsparciem ze strony lokalnej społeczności próbował odnaleźć spokój i wrócić do jakiejkolwiek normalności. Wiedział, że nigdy nie zapomni Laury, kobiety, która nieświadomie stała się centralnym punktem jego życia. Rodzina Laury Celent, mimo wymierzonej przez sąd sprawiedliwości, musiała żyć dalej z bólem po stracie ukochanej osoby. Społeczność wioski nad jeziorem Niegocin również musiała poradzić sobie z tą tragedią. Mieszkańcy, choć zszokowani, zjednoczyli się w obliczu wspólnego bólu. Lokalne władze wprowadziły nowe środki bezpieczeństwa i zorganizowały kampanie informacyjne, aby zwiększyć świadomość na temat przemocy i korupcji. Komisarz Paweł Zawadzki, choć zadowolony z rozwiązania sprawy, czuł gorycz. Śledztwo, które prowadził, ukazało mu mroczne zakamarki ludzkiej natury oraz pokazało, jak skomplikowane i złożone mogą być motywy ludzkich działań.
Podczas końcowej konferencji prasowej podziękował wszystkim, którzy pomogli w rozwiązaniu sprawy. Wyraził również nadzieję, że takie tragedie już nigdy się nie powtórzą i że prawo będzie skutecznie chronić niewinnych ludzi przed przemocą i niesprawiedliwością. Sprawiedliwość została wymierzona, ale nie zapominajmy, że za każdą zbrodnią kryje się ludzka tragedia. Dziękujemy za towarzyszenie nam w tej opowieści. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, napisz komentarz z hasłem Jezioro. Historia Laury Celent to przypomnienie, że prawda i sprawiedliwość są wartościami, o które warto walczyć. Pamiętajcie, że każda zbrodnia niesie za sobą ludzki dramat, ale dzięki determinacji i współpracy możemy uczynić świat lepszym i bezpieczniejszym miejscem. Do usłyszenia za tydzień.